czołem, Polacy. Jesteśmy w Żyrardowie, w województwie mazowieckim. Generał August Emil Fildorow, pseudonim Nil, dowódca dywersyjnego i partyzanckiego KDW Komendy Głównej Armii Krajowej. Walczył w I wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej oraz II wojnie światowej. 7 marca 1945 roku aresztowany przez NKWD w Milanówku. Nierozpoznany, uniknął śmierci. W 1950 roku w Łodzi trafił w ręce UB, odmówił współpracy. Był poniżany, głodzony, torturowany. 24 lutego 1953 roku o godzinie 15:00 został zamordowany poprzez powieszenie w więzieniu na warszawskim Mokotowie po sfingowanym procesie. Cześć i chwała bohaterom.